Teraz będzie o miłości do kraju kwitnącej wiśni. Za chwilę poznają Państwo Beatę Jewiarz, pisarkę i dziennikarkę zakochaną w Japonii. A Ula Kaczyńska o tę miłość na pewno oczywiście w swojej rozmowie zapyta. Pretekstem do tej rozmowy, dodajmy zresztą, jest książka Bi Haiku. Zgodnie z zapowiedzią zabieramy teraz Państwa, albo właściwie zapraszamy w podróż do wyjątkowego miejsca, które podobno najczęściej kojarzy nam się z gejszami, z kimonem, z sushi, z teatrem kabuki, z szogunem. Tak, i z herbatą. I z herbatą. Wydaje mi się, że powinno nam się też zacząć kojarzyć z haiku. Beata Jewiarz moim gościem jest i przenosimy się do Japonii. Dzień dobry. Dzień dobry. Byłoby bardzo miło, gdyby kojarzyła nam się Japonia faktycznie z klasyczną poezją japońską haiku. Wiesz, jeśli któryś z widzów zobaczyłby książkę, a mam nadzieję, że po naszej rozmowie to się stanie, i zajrzał do niej już teraz, to pomyślałby: cisza, lita skała nabrzmiała wołaniem cykad. Poezja? Tak, pani poezja. Beato, to skąd się to wzięło? Jest to klasyczna japońska poezja. Ma swój bardzo taki, jak to powiedzieć, uporządkowany skład, powiedzmy, przepraszam, poranna pora. To jest 17 sylab, 5-7-5. I jeżeli ktoś chciałby zmierzyć się z tą klasyczną formą poezji, no to powinien pamiętać o tym, że to jest te 17 sylab. Ale współcześnie jest tak, że różne osoby piszą haiku i piszą je nawet jednozdaniowo, nie trzymając się tego klasycznego układu. Więc można też trafić na takie właśnie formy poetyckie, które są gdzieś daleko od tego klasycznego myślenia i ujęcia. Ale mistrzowie haiku, którzy bardzo poważnie traktowali tę dyscyplinę poetycką, ponieważ ona w ogóle wyrosła z dłuższych form i powiedzmy 250 lat temu uzyskała właśnie taką bardzo krótką 17-sylabową, no to traktowali ją bardzo poważnie, ale też zdarzało się, że niektóre z tych wierszy haiku były bardzo żartobliwe. Zresztą tak semantycznie to słowo haiku gdzieś tam pochodzi od innego słowa haikai, które oznacza żart. Ale ten japoński żart jest trochę inny, niż nam się wydaje. Ale krytycy, którzy czytali twoją książkę, czytali haiku, które zebrałaś w książce i oglądali to właśnie wydanie, podkreślają, że ty się bardzo skupiłaś na tym humorystycznym akcencie w wybranych haiku, że to jest oczywiście, jest tu refleksja, jest tutaj zwrot ku filozofii zen, ale jest też dużo humoru. To prawda. Tu mamy wybór w tym zbiorze Bi Haiku, wydawnictwo Bluebird, 20 tekstów, zaledwie 20 tekstów, więc to jest tak naprawdę creme de la creme, bo to są ci najbardziej znani mistrzowie poezji japońskiej, czyli Issa, Bashio i Buson. I mamy do tego współczesną też grafikę, co może być dla niektórych z Państwa zaskoczeniem, bo jesteśmy przyzwyczajeni do takiego bardzo minimalistycznego wydania w obrazie, które towarzyszy poezji haiku, czyli malarskie pociągnięcie pędzlem, tuszem. A tutaj mamy, proszę Państwa, ferię kolorów, ale to połączenie też jest bardzo świadomie skomponowane, dlatego że za te grafiki odpowiada Ryszard Kaiser. Artysta grafik, który ma myślenie też skrótowe i plakatowe, czyli z jednej strony mamy to myślenie skrótowe, którym jest haiku, bo Państwo mogą zapytać, czym jest w ogóle haiku. No, haiku jest taką miniaturą emocji. Ja nazwałam haiku w tej książce tatuażem na marginesie świadomości. Czyli to jest wyjęcie jakiejś sytuacji i zamknięcie jej w jakiejś bardzo malutkiej formie szkatułkowej, która jest taką esencją tego, co się nam przydarza. To jest też, wydaje mi się, bardzo forma bardzo bliska temu, co my uprawiamy w SMS-ach albo na portalach społecznościowych. Och, jakby było cudownie, proszę Państwa, gdyby dzisiaj o poranku ktoś napisał haiku dla swojej ukochanej, albo mąż dla żony z pracy, albo narzeczona właśnie do swojego ukochanego kolegi w szkole. U Ciebie zainteresowanie haiku wzięło się od Czesława Miłosza. Tak. I od książki, którą Ty trzymasz dla odmiany w tak, dłoni. Tak, tak. Mamy obie haiku w dłoni. Czesław Miłosz, proszę Państwa, jest to wydanie z 2001 roku. Od tego się faktycznie zaczęło, z ilustracjami
zresztą Andrzeja Dudzińskiego, który dokonał wpisu, to też taki mój mały, biały, domowy kruk. I faktycznie Czesław Miłosz w tym zbiorze tłumaczył z języka angielskiego. Tutaj mamy przykłady prosto z oryginału, czyli z japońskiego. I są te same teksty i one troszeczkę inaczej wybrzmiewają. Ale też co ciekawe tutaj w tym zbiorze, oprócz tego, że Czesław Miłosz odwołuje się do klasyki japońskiego haiku, również prezentuje współczesne teksty. I może tak, może przeczytasz jeden klasyczny, a ja dla odmiany ten współczesny i zobaczą Państwo, jak to może być różnie. To co, zaczynam ja? Proszę. Wiosenny strumień, czyżby jej był poduszką, włosy w nieładzie. Tak jest, piękny, taki trochę erotyczny. Albo na przykład bardzo współczesny. Trzymając ciebie, jeszcze we mnie świergot wróbli. Proszę bardzo, jak ładnie. No i no można i takiego, się tak rozsmakowywać w słowie. I takiego SMS-a można wysłać też żonie o poranku albo mężowi. Tu jest jeszcze jedna piękna rzecz w waszej książce, bo to w pewnym sensie praca zbiorowa. Trzy kropki. Trzy kropki jako zaproszenie Państwa do tego, by zmierzyć się z tą formą i by stworzyć coś sławnego, przepraszam, coś swojego. I sławnego, kto wie? Przepraszam, coś sławnego, życzę tego Państwu. Warto to robić, bo mam wrażenie, że moda akurat na takie aktywności literackie jest jak najbardziej słuszna, rozwija słownictwo, uwrażliwia, pozwala zamknąć rzeczywistość w czymś, w pięknym wspomnieniu, tak jak ty powiedziałaś, namalować tatuaż na marginesie świadomości. Na marginesie świadomości. No i przy okazji też skorzystać z wieloletniej tradycji japońskiej, bo tak jak mówiłaś, haiku ma swój wiek. Jednocześnie jest też bardzo aktualną formą uprawiania sztuki, bo podobno i programy telewizyjne, bo podobno i spotkania w gronie przyjaciół kończą się tworzeniem haiku. Super sprawa. Bardzo bym sobie życzyła, żeby u nas też taka nowa świecka tradycja się pojawiła, że siadamy ze znajomymi, spotykamy się co jakiś czas i ktoś rzuca hasło. No to może napiszmy razem haiku. Haiku. Tak, albo zamiast kalamburów twórzmy haiku. Oczywiście to pobożne życzenie, bo pewnie tak się nie stanie, ale jest to forma do smakowania i do takiego, ponieważ teraz jest moda na tak zwane slow life. Więc ci z Państwa, którzy mają ochotę się wyciszyć, zatrzymać, polecam, bo ten zestaw jest, no można powiedzieć, medytacyjny. W tym sensie, że mamy z jednej strony minimalizm słowa, minimalizm obrazu i to jest rzecz do smakowania. No i wspaniałe teksty Agnieszki Żuławskiej-Umedy. Bardzo zapraszamy do smakowania, zapraszamy w taką najpierw podróż do Japonii, ale najpierw może do księgarni. Pięknie ci, Beato, dziękuję. Dziękuję, miłego dnia. Miłego dnia.